Dzień Wszystkich Świętych to nie tylko okazja do wspomnienia zmarłych, ale także przypomnienia sobie o tych, którzy potrzebują naszej pomocy. Na cmentarzach w całym regionie trwają dziś liczne kwesty. Tak jest na przykład w Bytomiu, gdzie wolontariusze kwestują na rzecz polskich dzieci z Kresów. Również od jakiegoś czasu zbieramy też dla dzieci z naszych tutaj parafii bytomskich, najbardziej potrzebujących. Sama kwesta przebiega w bardzo miłej atmosferze, ludzie się bardzo mile dorzucają. Wiedzą, o co chodzi, są bardzo mili, sympatyczni. I to jest chyba najważniejsze, żeby się dzielić tym, co mamy, z tymi, którzy nie mają. Kilka zbiórek trwa dzisiaj także na cmentarzach w Rudzie Śląskiej. Dzisiaj jest faktycznie kilka zbiórek na cmentarzach. My akurat zbieramy na cele statutowe Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej. Są też kolejne jakie? Tak, jest tutaj akurat obok jest zbiórka z hospicją, która z tego, co się orientuję, jest co roku prowadzona, prawda? I jest jeszcze też, zbieramy też z Fundacji Aktywni My na pomoc dla Nadii. To z kolei cmentarz komunalny przy Alei Murckowskiej w Katowicach. Tu trwa zbiórka prowadzona przez harcerzy, a także Zakon Bonifratów w Katowicach. Jest to akcja ofiarności publicznej i zbieramy na dofinansowanie naszego obozu harcerskiego, najpierw zimowiska. Kto na ten obóz pojedzie, ile pieniędzy trzeba by zebrać i jak reagują mieszkańcy, wspierają chętnie? Powiem tak, że nie mamy negatywnych jakichś komentarzy. Więcej mniej ludzie oczywiście do tych puszek wrzucają, a zbieramy dla wszystkich. Hospicja wszystkie mają ten sam problem, czyli wydatki są większe niż przychody. I stąd każde prawdziwe hospicjum stara się o to, żeby jakaś akcja charytatywna wspomagała zakup tego, co na przykład można z takich darowizn zakupić. My chcemy wspomóc przez zakup podnośnika. To już drugi dzień tej ostatniej zbiórki, bo w niedzielę zakonnicy zbierali pieniądze przy wsparciu znanego muzyka Marcina Wyrostka. Wówczas udało im się zebrać ponad 4000 zł.